Cześć, cześć. Z tej strony Norbi i kolejny odcinek z cyklu Łowcy Skarbów. Tym razem dawno nie widziano mnie na kanale Czołg o wdzięcznej nazwie Lorraine 40T. 9 tier Heavy Tank. No i powiedzmy sobie szczerze, to taki dziwny Heavy Tank. Gdzieś kiedyś znalazłem określenie, że ten czołg to jest zło wcielone. Ale cóż, nie każdy lubi tego typu pojazdy, takie, którymi gra się troszeczkę inaczej. No bardziej, że jeżeli komuś nie podpasował AMX-50-100, to ten w żadnym wypadku nie będzie mu również pasował. Mniej więcej porównywalna, jeśli chodzi o kwestie stylu gry i trzeba... No niestety, inaczej trochę przestawić sobie w główce, inaczej troszeczkę pojeździć tym pojazdem. Tak jak powiedziałem, jeżeli bawiliście się doskonale na 50-100, ten pojazd również będzie dla Was znakomity. Dobra, jest pierwszy T-54, bardzo trudny i bardzo groźny przeciwnik, a jednak pojechał w stylu, no powiedzmy sobie szczerze, delikatnie beznadziejnym. Chris na 55A zniszczył 50-100. Dobra, jest 1-1. Mapa to oczywiście Lakeville. Bitwa w trybie spotkaniowym, czyli mamy tutaj jednego kapa i kolega w tym momencie przeładowawszy sobie bez mała już magazynek. No nie, jeszcze została 1/3 do przeładowania. Czeka na kolejną ofiarę, komu by tutaj jeszcze nie wtrynić jedną czy dwie, albo nawet i więcej pestek. 6 pocisków w magazynku, więc no, powiedzmy sobie szczerze, 6 razy 3, 18, dobry jestem z matematyki, no nie powiem. Kiedyś nawet coś tam się umiało z tej matematyki, teraz tylko dodawać, odejmować. Żartuję. Dobra, co my tam mamy? Pantera 8.8, która się też zapuściła za bardzo do przodu. No, CDC, który też stoi na środku i też pilnuje, robi za lighta, a tymczasem nie na wiele on się nam przydaje. 1-1. Albo 1-1, tak lepiej zabrzmi. I ktoś teraz zaczyna kapować. Arta zaczyna odzywać. No ale Lakeville'u Arta to tak różnie z tym bywa. Czasem się udaje, ale to jest kwestia chyba dobrego ustawienia. Dobra, kolega sobie teraz tutaj chce wyjechać. Nie wie dokładnie, co będzie tutaj go czekać. T10 kontra T57 Heavy. No, marnie to widzę. T57 Heavy, chociaż T10 miała 1800 HP, T57 Heavy, jak dobrze zagra T10, to powinien skończyć tego Heavy'ka, ale jakoś tak nie chce mi się za bardzo wierzyć. Powiem szczerze, nie mam żadnych modów, jak widzicie, nie mam XVM-a i to chyba jest jakiś tam sens, ze względu na to, że mając XVM-a jednak zawsze się człowiek sugeruje, a to może by tak zagrać, albo ten będzie grał tak, albo inaczej. A tak, to jest bez XLM-a jest chyba nawet ciekawiej. Po co patrzeć na te wszystkie cyferki, kolorki, cudawianki, dzikie węże? No, trzeba jechać do przodu, zrobić swoje, najlepiej jak się tylko potrafi, a nie tylko zastanawiać się, kto ma jakie cyferki. I chyba o to najbardziej chodzi w tej grze. No w tym momencie, jeżeli patrzymy i widzimy, że a gracz jest taki czy taki, to czasem albo się boimy go i boimy się wyjechać, bądź też czasem jest tak, że zlekceważymy go i to się na nas zemści. To jakiś joke chyba jest, bo to czołg na pewno nie jest. Kto tutaj w fantastycznie przemyślany sposób, popisując się swoją niecodzienną inteligencją, weszedł czwartym tierem, piątym, przepraszam. Domo 02-04-2014. Z kim on tutaj wyszedł? Z Ferdynandem. BMW Panzer 7. No, powiem szczerze, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, ale rzeczywiście... Dobra, IS-3. Złowrogi IS-3 będzie tutaj próbował kolegę obić. Tak jest, ładnie, ding od przodu. Jacie, 40 pancerza z przodu i dingło. Oczywiście pod takim kątem miało prawo. To nie jest tak, że za każdym razem będziemy tutaj tylko i wyłącznie chłopcem do bicia. Czasem rzeczywiście pod większym kątem niż 72 stopnie pociski mają prawo nawet zdingować na tym, na takim pancerzu cieniutkim. Nawet na jakimś cieńszym pancerzu też powinno dać radę zdingować. Patrzcie, Pantera, patrz, zobaczcie, jak szybko pojechał do przodu.
I po kiego grzyba on tak zrobił? Zamiast wziąć spokojnie sobie poczekać, wyjechać we dwóch i wówczas wtedy byłoby ładnie załatwione, to on się wypchał do przodu, zostało mu 107 HP, no i bez komentarza. Jest Ferdusz. Nie mamy wieży, nie mamy czym tutaj zaszpanować i kolega BMW Panzer 7. O, to jest ten, który wyszedł z tym domem 2014 do Plutonu fantastycznego. Jest. The Legend 17 AMX-30 zniszczył nam Artę. Wszystko się rozgrywa wokół kapa, więc taka ta rozgrywka nie jest jakaś bardzo dynamiczna, nie ma dużo jeżdżenia. Heavy'kami się raczej mniej jeździ. Jest T57 Heavy, no niestety zniknął. Zginął nam z radaru, zginął nam z pola widzenia i teraz trzeba się zastanawiać, co by tutaj zrobić. The Legend. The Legend i trzeba go teraz załatwić. 1650 HP. Kolega ma... Aha, 8 do 10, zaczyna się robić ciekawie. Trzeba się ruszyć swoje szanowne 4 litery i spróbować coś zrobić więcej, ponieważ tutaj się zaczyna robić co najmniej nieciekawie. 6 pocisków. Jest AMX-30. Pierwszy strzał. No nie, no nie. No nie. Gdzie te gąski właśnie wystawiasz? 2 pociski, 760, 310, 1, dobra, E75 w ostatniej chwili pomaga tutaj koledze, no sam niestety przypłaciwszy to życiem, ponieważ w dupsko zawalił mu ISU 152, no i niestety się to na niego skończyło niedobrze. Przeładowanie zostało koledze 13 pocisków zwykłych oraz 12 pocisków premium. Te premiumki są fajne, 248 penetracji. Nie, 263, to jest setka przecież. I podkalibrówki to czyni z tego pojazdu wtedy śmiertelnie groźnego przeciwnika. No ale mamy 35 HP jeszcze w tym momencie. GWS-100 kontra GWS-100 i Trollolo został zniszczony przez Melona. Jest ISU. ISU się tam czai na środku, trzeba go jak najszybciej wykończyć. Jest. Zrewaloryzowany czołg zniszczył Lorkę 155-51 i zostało 11 do 13, czyli 2 kontra 4. Gdzie to ISU wredne jest? Gdzie to wredne ISU? Dwie artylerie, obojętnie, która nie wystrzeli, jeżeli wypadnie w okolice kolegi i walnie tym swoim spleszem, to nie ma zmiłu i musi być koniec bitwy. No ale cóż, tak na razie nie ma co. Zamywać rąk, trzeba jechać i niszczyć, killować kolejnych zawodników, kolejnych graczy. No i teraz pytanie, co wjechało? Co wjechało na bazę? Jest T57 Heavy. Patrz, nie zorientował się. O, jaki głupek. Przepraszam, jaki niepoważny gracz. Sabi z klanu AL. Dobra, jest T57 Heavy, zaświecone. Kolega się zaświecił, T57 Heavy kontra Revalorize, kontra 50, jest 71 HP, kontra 77 HP Revalorize. Co teraz będzie? T57 Heavy się zastanawia, nie wie co zrobić, musi jechać do przodu albo do tyłu, nie ma bola. Albo jeden go zniszczy, albo drugi, albo on w ferworze walki nie zauważy i zniszczy obydwóch, ale to jest raczej mało prawdopodobne, trzeba jechać w tym momencie. Jest ładnie wystawiony bocznie, 71 HP zabrane i dziękuję bardzo, T57 Heavy zniszczony. Jest jeszcze 212. Ops, zaświecił się kolega? Ale na pewno się świeci, bo cały czas jeszcze chyba jest to podświetlenie, które zostało mu... Jest, ładnie. 256! Lol, żałosny damage. Och, ten żałosny damage, który tutaj przypadł w udziale temu 212. Ale pierdykło. Ależ pierdykło. No GWS to chyba normalnie tam w tym momencie. Kolega Melon 94 chyba w tym momencie zagryzł normalnie sobie wszystkie kłykcie. Zacisnął normalnie ręce w pięści z krzykiem. Why? Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego nie dostałeś? Dlaczego cię nie zniszczyłem? No cóż. No nie zniszczyłeś. Nie udało się. I dobrze, 35 HP, jestem pro, mam 2 pociski. O kurde, tylko 2 pociski.
Wtorek powinien kolega sobie przeładować. Na lorce nie trwa to jakoś specjalnie długo. 47 albo 48 sekund, w zależności od tego, jak mamy załogę, trwa to na 50-100. Tutaj źle robi. Powinien mieć już dawno przeładowany, już by nawet kończył przeładowywać. W razie W lorka jest na tyle szybka, że jest w stanie uciec z ISU. A stoi w ten sposób, że jeżeli Arta sobie gdzieś tam się stoi w granicach K5, K6, może ma tutaj bez żadnego problemu przestrzał, przerzut tutaj pocisku i bez problemu jest w stanie go tutaj dziabnąć jeszcze. Zrobimy mu taki dziab i będzie pozamiatany. Dobra, rewaloryzę, a jest GWS-100. Dwa pociski zostały. Jeden. Ile mu tam zostało temu GW? Jejku, kolega się tutaj normalnie rzuca, miota na prawo i lewo. Nie wiadomo, który w tym momencie, którego tutaj dziabnąć. I zrobimy mu dziabu, dziab. No i co? No i nic? Żaden się nie chce, że tak powiem, połakomić na jego tutaj wystawiony tyłeczek. I trzeba tutaj teraz chyba samemu się ruszyć. Dobra, GWS-100 podąża, strzelił i trzeba teraz już tylko dobić. Jego czas przeładowania jest tak długi, że już nie ma bola. Dobra, 13 do 14. Niestety rewaloryzę został zniszczony i jedziemy teraz przeładować się, nie ma innej rady. Arta jest na jeden strzał, dodatkowo jeszcze ISU, nie wiem, nie mam pojęcia, ile zostało temu ISU, żeby go dokończyć. On pewnie wjechał w tym momencie na bazę i trzeba wziąć go teraz wyczaić, zobaczyć, gdzie on będzie. Mam tylko nadzieję, że jeden z pocisków, który tutaj będzie wymierzony w kierunku tego 212A, nie, to może 212A tam jest teraz. Zostanie 5 pocisków, jeżeli nawet pierwszym pociskiem trafi w Artę i zniszczy ją, zostanie 5 pocisków, ale nie wiadomo ile ma HP ISU, no i będzie ciekawie. Bardzo ciekawe, zobaczcie tutaj, pobojowisko, jedna Arta, druga Arta, co tam jeszcze było? Jeszcze tu była jakaś Pantera dwójka? Chyba coś w tym stylu. Jest tutaj Pantera dwójka. Pantera 8-8. Dobra, jest Arta. Nie zdążył. Bardzo ładnie. 6 pocisków. No i w tym momencie trzeba się chyba wycofać. Ze względu na to, że ISU na 99,9% jest wycelowany w tą stronę. I nie... Nie zawaha się użyć tego, co ma najgroźniejszego, czyli swojego fantastycznego działa. No jestem ciekawy, czy to ISU ma, jakie ma działo. Ale zresztą, jakie to ma znaczenie, obojętnie co by nie miał, obojętnie czym by nie strzelił i tak kolegę zniszczy. Chyba, że nastaną bardzo sprzyjające okoliczności typu złapanie na gąski, typu ding, chociaż na to bym nie liczył. Ewentualnie niezamierzony, źle przycelowany pocisk trafi w Panu Bogu w okno. Dobra, kolega tutaj bardzo ładnie objeżdża. Stwierdził, że no, tutaj przewrócił. Mam nadzieję, że kolega Wisu nie będzie miał tutaj. Dobra, jest od tyłu. Bardzo ładnie. Pierwszy strzał w dziesiątkę. Drugi strzał. Bardzo ładnie. Trzy pociski zostały. Trzeci. Aj, tutaj za zero. Jeden pocisk koledze brakuje. Brakuje mu... Kurde, za zero weszło. Gdyby strzelał bezpośrednio w bok, a nie w gąski, żeby tylko gąskować w dalszym ciągu to ISU, no to wówczas byłoby już zakończone BL-10 na pokładzie ISU. No i niestety trzeba w tym momencie się wycofać, przeładować. I z tego, co już widzę, kolega popełnia delikatny błąd ze względu na to, że nie przeładowuje sobie pocisków premium, a przeładowuje ostatni pocisk zwykły. Już jest, skończy się przeładowanie. Niestety to też działa w ten sposób, że nawet jeżeli będziemy mieli tylko jeden pocisk do przeładowania, i tak ładujemy 36 sekund i to jest bardzo bolesne. Chyba w tym momencie kolega zobaczył swój błąd, no i teraz będzie się zastanawiał, kurde, a co będzie jak nie trafię? Minuta została do
zakończenia bitwy. Ta bitwa jest naprawdę długa, ale jednak w dalszym ciągu emocjonująca. To nie jest tak, że będziemy tutaj mieli możliwość, a dobra, stanąć sobie gdzieś z tyłu i tylko snajpić i w sumie nic nie robić ciekawego. Tutaj rzeczywiście kolega, pomimo tego, że jest w jakimś małym obrębie, w zamkniętym miejscu, zamkniętej miejscówce, no to jednak robi tutaj ciekawą i bardzo dobrą robotę. To jest mniej więcej taki tryb, jak się gra na jakichś turniejach, że dojeżdża się do jakiegoś tam miejsca i tylko w tym obrębie walczymy. To jest całkiem ciekawie. Kurczę, gdyby to było przeładowane na pociski premium, no to nawet jeżeli by pierwszy pocisk zgąskował tylko i wyłącznie ISU, no to wówczas gdzie to ISU? Patrzcie, taki mały pojazd i w tym momencie go nie ma. Jest ISU, boczkiem stoi. Pięknie, 29 HP zabrane mu na sam koniec, 7 wragów, 15 do 14, brawo. Ręce same składają się do bicia braw i wykończony ostatni pojazd. Lorraine, Lakeville, Encounter. To jest, ale niestety musiałem sobie sam wrzucić, ponieważ kolega mi przesłał tylko i wyłącznie powtórkę, nie na VOD Replays, a poprzez, no po prostu przesłał mi powtórkę. Mam prośbę, jeżeli będziecie mi przesyłać tego typu, to wrzucajcie mi raczej na VOD Replays i wrzucajcie tylko i wyłącznie linki, ponieważ więcej jest z tym zamieszania. Fajna bitwa, podobała mi się. Naprawdę, rzeczywiście kolega tutaj wykorzystał w taki sposób, jak się powinno wykorzystywać Lorraine'a, jak się powinno wykorzystywać magazynki, czy to jest 50-100 Lorraine, czy 50B, czy jakieś tam inne pojazdy, zagrał bardzo fajnie. M-ka wpadła dodatkowo jeszcze tylko i wyłącznie duży kaliber oraz specjalista, ale powiedziałem, że no, jakby tutaj było więcej medali, byłoby znacznie ciekawiej, no ale nie ma. Za to mamy całkiem przyzwoity damage. Oczywiście na tego typu pojazdach na 9 poziomu można byłoby się pokusić o to, że jednak ten damage powinien być większy. Jednak 7277 damage'u to nie jest taki łatwy wynik do zrobienia. To nie jest taki wynik, który za każdym razem będziemy sobie spokojnie robić. Nie, tak się niestety nie da. Zobaczcie, inne pojazdy, które są również na tym poziomie, E75, zrobił całe 1400 damage'u, więc tutaj nie poszalał. Druga dziewiątka, te dziesiątka, 1300 damage'u, no naprawdę zagrał wyśmienicie. No cóż, jak widzicie, średnio poszło. Team Artyleria 50-100. No to czyli mniej więcej to samo, co kolega zrobił 0. Zabłysnął. Temu koledze to ja bym proponował może jakieś inne tiery albo inne czołgi, nie magazynki, bo chyba mu to nie za bardzo dobrze wychodzi. Z drugiej strony T-55A tylko tutaj jakoś... No, w sumie on zniknął, wyparował dosyć szybko. A jednak zrobi w miarę dobry damage. Arta, kolega Melon, 1441, ładnie. 36 strzałów, 31 trafionych, 27 spenetrowało, 7277 damage'u. Dodatkowo jeszcze dystans, który kolega pokonał, całkiem przyzwoity, 5,53 km, to nie jest tak mało. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że jest to pojazd ciężki. Co prawda jest to szybki pojazd ciężki, który maksymalnie osiąga 60 km na godzinę. Rzeczywiście potrafi wykorzystać to, ponieważ ma niezły silnik. Mamy tutaj... bądź co bądź silnik o 980 koniach i to potrafi rzeczywiście pojechać. Ale dzięki temu, że kolega, zobaczcie, 14 minut 55 sekund bitwa trwała, czyli praktycznie do ostatniej chwili tutaj walczył, do ostatniej chwili wykonywał swoje obowiązki, naprawdę wykonywał je bardzo dobrze. 109 tysięcy brutto, po odliczeniu pocisków, naprawy i tak dalej, 54 tysiące na 300 i bardzo dobry exp, 2559. Fajna bitwa, pokazuje rzeczywiście, jak tym pojazdem grać, że no niestety, wyjeżdżamy, strzelamy, wycofujemy się, przeładowujemy, znowu wyjeżdżamy, strzelamy i tak dalej. Nawet jeżeli jesteśmy na ogrysku, już na 38 HP, w dalszym ciągu nie ma co zajmować rąk, tylko kombinować, nie wyjeżdżać wprost pod lufę, tak jak temu ISU, tylko objechać go. No i o to właśnie, kurczę, chodzi, żeby właśnie zrobić to wszystko, jak się powinno, a nie tylko liczyć na team. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.